Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną wycieczkę herbacianą, tym razem do Kuwejtu. Z czym nam się kojarzy Kuwejt? No jakoś z herbatą nieszczególnie. Na pewno słyszeliście, że jest to kraj, gdzie była wojna w Zatoce Perskiej całkiem niedawno. Jest tam dużo ropy. To na pewno też słyszeliście. Jest ropa naftowa w ogromnych ilościach. Odkryto tam złoża, które stanowią 10% światowych złóż ropy naftowej. Tymczasem sam kraj powierzchnią przypomina nasze województwo kujawsko-pomorskie, więc sami widzicie, jaka ogromna ilość. Dzięki temu kraj ten szybko się bogaci. No i jest już też w czołówce najbogatszych krajów świata. Według różnych rankingów różnie to bywa. Nigdzie tam jakoś pierwszy nigdy nie był, ale zawsze się pojawia. Co za tym idzie, herbata stamtąd również jest na bogato. Nie kojarzymy jeszcze herbaty kuwejckiej, a powinniśmy, ponieważ ma jeden bardzo specyficzny składnik. Otóż jest to herbata czarna, bardzo mocna, jak to zwykle właśnie w krajach arabskich się zdarza. Bardzo mocna, czarna, obficie posłodzona, z dodatkiem kardamonu, co również jeszcze nas jakoś szczególnie nie dziwi, ponieważ z kardamonem w herbacie już się wielokrotnie spotykaliśmy, ale jest też jeszcze szafran. To jest raczej niespotykany składnik w herbacie, więc czarna herbata z szafranem i z kardamonem, no mimo to zdaje się, że jest to herbata najdroższa, bo okazuje się, że herbata czarna nie musi być droga, ale za to są dwie najdroższe na świecie przyprawy. Do przygotowania herbaty po kuwejcku potrzebna jest nam czarna herbata, jak mówiłem, kardamon cały w łupinach oraz szafran. Mamy tutaj taką maleńką szczyptę, bo trzeba go niewiele, a no jest to przyprawa rzadka i droga. No i cukier. Użyjemy trzcinowego, słodzimy ile kto lubi, tyle że no, pamiętajmy tradycyjnie, powinno być tego raczej obficie sporo. Szafran, no tak jak mówiłem, nie pojawia się za często w herbacie. Jest to raczej przyprawa kojarząca nam się z różnego rodzaju potrawami, ale no tu bardzo przyjemnie się komponuje. Jest to najdroższa przyprawa na świecie. Są to, jak się przyjrzycie, znamiona z wnętrza kwiatu, czyli te takie malutkie pręciki, słupeczki wewnątrz kwiatuszków maleńkich. Wyobraźcie sobie, jak trudno pozyskać taką przyprawę. Przeczytałem, że na kilogram szafranu potrzebujemy 150 000 kwiatów, więc no, ogromna ilość, bardzo trudny sposób pozyskania, no i no, na bogato, tak jak to po kuwejcku powinno być. Zatem dwie najdroższe przyprawy świata mieszamy ze sobą w garnku z wrzątkiem i zagotowujemy. Kiedy się zagotuje, zdejmujemy z ognia, dodajemy czarnej herbaty, naparzamy nieco, no, raczej nie trzymamy się kanonu, można troszeczkę dłużej, powinno być intensywnie. Słodzimy i podajemy w jakichś ładnych szklaneczkach o jakimś orientalnym motywie. No i do tego jakiś tam piękny czajnik, wiecie, żeby było ładnie. Ale generalnie szklaneczki to raczej jest coś, co się kojarzy tutaj z Bliskim Wschodem. Tutaj raczej się nie stosuje jakichś filiżanek czy czarek, tak jak już dalej w Azji. Stąd warto zaopatrzyć się w szklaneczki, kiedy będziecie podejmować znajomych herbatą po kuwejcku. Herbata przygotowana w pięknych, złocistych szklankach. Herbata kuwejcka na bogato, z najdroższymi przyprawami. Zapach bardzo ciekawy. No, przede wszystkim czuję kardamon, ale jako, że już wąchałem herbaty z kardamonem, wiem, że to nie jest ten zapach. No, czy czuję ten szafran aż tak? Myślę, że tworzy on z tym kardamonem odpowiednią kompozycję i to czuję, ale gdybym miał zgadnąć, czy tam jest szafran, to miałbym problem. Bardzo ciekawe. Wyśmienite. Słodziutkie i intensywne, jak to bliskowschodnie herbaty, a zarazem bardzo taka orzeźwiająca.
nietypowa. Nie sądziłem, że szafran będzie tak pasował bardzo do herbaty. Raczej kojarzy się z kuchnią, a tymczasem tu wspaniałe połączenie. Jestem zachwycony. Jeżeli będziecie kiedyś w Kuwejcie, koniecznie napijcie się. To tyle na ten temat. Piszcie, jak Wam wychodzi i czy próbowaliście herbaty z szafranem i kardamonem. A może ktoś z Was był w Kuwejcie i kosztował jej na miejscu? Polecam. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.